W Muzeum Marcina Rożka otwarto wystawę poświęconą dawnym narzędziom pracy. To już jest historia, ale jeszcze w niektórych gospodarstwach domowych można je zobaczyć. Od 8 marca w Muzeum Marcina Rożka otwarta jest ekspozycja, na której obejrzeć możemy sprzęt gospodarski, jakim posługiwały się na co dzień nasze prababki. Wystawa ta jest o tyle atrakcyjna, iż możemy na niej oglądać większość cudów techniki ubiegłych stuleci, począwszy od magni na korbę, żelazek na duszę, nożnych maszyn do szycia, skończywszy na naczyniach do palenia kawy, prasach do sera, a nawet na zwykłych nosidłach do wody. Cała ekspozycja, tak jak i reszta muzeum, sprawia wrażenie wielkiej oryginalności, jednakże pod względem tematycznym bardzo kontrastuje z rzeźbami Marcina Rożka oraz całą architekturą muzeum. Wszystkich miłośników tego typu wystaw serdecznie zapraszamy do Muzeum Marcina Rożka, zwłaszcza że ekspozycja jest czynna tylko do 25 kwietnia. Przypominamy również, iż muzeum jest czynne od wtorku do piątku w godzinach od 9 do 16 oraz od soboty do niedzieli w godzinach od 10 do 14.